Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: materiały do budowy. Temat: wybrany element do sieci i węzłów ciepłowniczych, kolano, trójnik. Witajcie! W dzisiejszym materiale zostaną opisane wybrane przez nas elementy wykorzystywane i stosowane w sieci ciepłowniczej. Pierwszym z elementów, o których Wam opowiemy, jest kolano. Kolana preizolowane są elementami konstrukcyjnymi, umożliwiającymi zmianę trasy, ale jednocześnie są elementami kompensacji naturalnej ciepłociągu. Z kolan, najczęściej 90 stopni, buduje się elementy U, Z lub L kształtne. W praktyce najczęściej można się spotkać z kolanami prefabrykowanymi o długości ramion 1 lub 0,6 metra. W zależności od dostawcy oraz stopnia zmiany kierunku, w standardzie występują kolana 90 stopni, 75 stopni, 60 stopni i 45 stopni. Niektórzy wytwórcy dostarczają kolana o 30 i 15 stopniach. Przy czym należy mieć świadomość, że elementy te kompensują w niewielkim stopniu. Kolano jest elementem, w którym podczas pracy sieci występują największe naprężenia związane z wydłużeniem rurociągu i są tym większe, im mniejszy kąt zgięcia kolana. Kolana mogą mieć dowolny kąt, jednak muszą być wtedy wykonane na zamówienie. Sporadycznie stosowane są kolana z mufami składanymi. W tym przypadku spawanie kolana hamburskiego 1,5 razy D odbywa się na budowie. Następnie montuje się mufę składaną i izoluje całość. W tym przypadku nie ma dowolności kąta, ponieważ mufy kolanowe mają z góry określone kąty 90 stopni, 45 stopni, 15 stopni i 7,5 stopnia. Odgałęzienia nazywane często trójnikami pozwalają na wykonanie przyłącza na trasie ciepłociągu, jak również umożliwiają redukcję średnicy na przelocie i odejściu. Konstrukcyjnie trójniki można podzielić na prostopadłe, wznośne, ramię odejścia jest skierowane prostopadle do kierunku przelotu, równoległe, ramię odejścia jest skierowane równolegle do kierunku przelotu. Drugim z elementów, który chcemy dziś Państwu objaśnić, jest trójnik. Trójniki równoległe stosuje się m.in. dla długich przyłączy, gdy występuje konieczność kompensacji wydłużeń w miejscu wpięcia. Występuje wtedy typowy układ. Trójnik równoległy, wstawka rury preizolowanej, kolano, przyłącze. Istotną sprawą przy zabudowie odgałęzienia jest znajomość jego pracy. Jeżeli trójnik jest zabudowany na końcu długiego odcinka prostego, to jego przemieszczenia wynikające z wydłużeń termicznych są znaczne i może dojść do sytuacji, że grunt zagęszczony wokół rury odejścia stanowi taki opór, że może dojść do zniszczenia połączenia. Może mieć to miejsce szczególnie przy sieciach wysokoparametrowych, gdy średnica odgałęzienia jest dużo mniejsza od średnicy przewodu głównego. Dlatego zaleca się, aby rury odgałęzienia były zawsze okładane poduszkami kompensacyjnymi. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.